Cześć, miał z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj w zupełnie wyjątkowy sposób dla tego kanału przedstawię Wam to, co sądzę o myśliwych. I to nie wszystko. Jak możemy stać się zamiast myśliwymi zwierzyną? Zapraszam. The Hunter Call of the Wild. Nie, to nie jest ta gra, która zabrała mi bardzo, bardzo wiele ostatnio wiele czasu i ta, która spowodowała, że pokochałem, zdaje się, gry na nowo. To nie jest ta gra, ale ona posłuży w pierwszej części tego filmu do pokazania i do opowiedzenia o tym, jak widzę myśliwych. Lubię broń, lubię przyrodę, lubię chodzić po lesie. Wydaje mi się, że jestem miłośnikiem zwierząt i dzikiej przyrody. Czy bycie myśliwym, czy myślistwo, czy łowiectwo to coś dla mnie? Listen. Did you hear that? Tak, słyszałem to, droga pani. Widzę tego, tą sarenkę. Prawie jelonek Bambi. Czy będę gotowy zabić ją? It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Na pewno daleko nie ucieknie, gdyż dość dobrze strzelam. W realu. Nie wiem, jak strzelam w grach komputerowych, szczególnie w tej. Wydaje mi się, że jestem kiepskim strzelcem. Jednakże, mimo że to gra komputerowa, ciężko mi było do niej strzelić. Wydaje mi się, że łatwiej jest mi strzelać jednak do komputerowych ludzi. Komputerowych. Ślady krwi. Zaczyna to wyglądać dosyć poważnie. Zbadam trop. W tej grze denerwują mnie te wszystkie podpowiedzi. Nie wiem, może można jakoś potem wyłączyć. To są moje pierwsze kroki z tą grą i powiem wam, że kiedyś bardzo, bardzo dużo grałem w gry typu Hunter. Bardzo mi się to podobało zawsze. Ojej. Biedactwo. Czysty strzał, aczkolwiek nie trafiłem ją w płuca, ani w serce, ale nie wyżyję. Niewątpliwie bycie myśliwym to związek z przyrodą, to obcowanie z przyrodą. Ale nie oszukujmy się, nie na tym to przecież polega. Quite a view, isn't it? From here you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Wszystko jednak sprowadza się do tego, że zabija się zwierzęta. Rozumiem to, że zabija się zwierzęta dla pożywienia. Nie rozumiem natomiast zabijania zwierząt dla trofeów. Zwierzyna w naszych lasach, bezdomne psy, no i ostatnimi czasy nawet turyści, generalnie mają przerąbane oczy dookoła głowy. Nie wiem, czy byłbym w stanie w ten sposób egzystować. O myśliwych jeszcze porozmawiamy. Tymczasem przeniesiemy się do nieco innego świata, w którym sami jesteśmy zwierzyną łowną.
Tak, to jest ta gra, to jest to, to jest ta tajemnicza gra, która wciągnęła mnie ostatnio. Daisy. Daisy i dwie mapy, podstawowa oraz Livonia, ostatnio wydana. Tutaj naprawdę można poczuć się zwierzyną. Podczas gdy mój awatar będzie podpierdzielał komuś z grządki dynie, wrócimy na chwilę do myśliwych. Generalnie bardzo rozumiem to, że ludzie chcą być myśliwymi, nie potępiam myśliwych. Natomiast nie umiałbym chyba być myśliwym w tej formie, w jakiej to wygląda u nas w Polsce. Znam temat z rozmów z moimi kolegami myśliwymi. Wiem, że pośród nich są również tacy, którzy nie bardzo to widzą. Polują po prostu po to, żeby zapewnić jedzenie do swojej zamrażarki. Nie to, że głodują. Chcą jeść dobre jedzenie. Dobre mięso. Nieszprycowane różnymi środkami chemicznymi, hormonami i tego typu rzeczami. Moi koledzy, którzy polują, kilku z nich przynajmniej, zwraca uwagę na to, że nie podoba im się często klimat towarzyszący polowaniom w Polsce, czyli generalnie chlanie, generalnie wesoła impreza i dorobienie do tego ideologii. Moi koledzy, tak jak mówię, najczęściej polują po to, żeby pozyskać po prostu zdrowe mięso od zdrowych zwierząt. Podobnie sytuacja się ma w krajach skandynawskich. Tam szczególnie, a czy wiem tutaj akurat o Szwecji, że w Szwecji, może ktoś, kto tam jest, może mnie wyprowadzić z błędu, że w Szwecji dziwnie się patrzy na Polaków, polskich myśliwych, którzy przyjeżdżają tam po trofea. Tam zbieranie, polowanie dla trofeów w postaci wieńców, o na przykład, no to jest generalnie obciach. Mimo że szwedzcy zarządcy lasów zarabiają na tym pieniądze, nie ukrywają tego, ale ja na przykład nie rozumiem, dlaczego poluje się po to, żeby mieć wieniec, czy tam poroże, jak kto woli, na ścianie. A teraz o tym, dlaczego Daisy, oczywiście o myśliwych jeszcze porozmawiamy, dlaczego Daisy, ta gra, którą w tej chwili widzicie, jest w nawiązaniu do tematu. Otóż tutaj przez cały czas, przynajmniej ja, grając tą grę, a gram w nią niedawno, dlatego jestem po prostu tutaj takim, no, lamusem, freshem tak zwanym. Dlaczego ja czuję się tutaj jak zwierzyna łowna? No widać, zaczyna się grę bez niczego, zaczyna się grę z jakimś przysłowiowym małym światełkiem chemicznym, z jakimś jabłkiem albo gruszką i człowiek jest zostawiony samemu na pastwę losu i na pastwę zombie i na pastwę innych graczy, ludzi. Tutaj, tak jak mówiłem na live'ie, yeah, kij baseballowy, idziemy na mecz, ta twarz. Tutaj, tak jak mówiłem na live'ie, o, usłyszałem strzał z daleka. Jestem mocno zaniepokojony sytuacją. Czuję się bowiem bezbronny, gdyż nie posiadam amunicji. Nie posiadam broni. Czuję się jak zwierzę. Na live'ie mówiłem, że ta gra jest PvP. O! Tu byłem troszeczkę zesrany. Ta gra jest gra przeciwko graczowi. Można grać też w stylu roleplay, rozwijać swoją postać. Ale poczekajcie, tutaj się coś dzieje.
No tutaj w tym momencie ja byłem ostro zesrany, tam przebiegł zębiak. Byłem ostro zesrany, bo obok ktoś dysponował najwyraźniej bronią palną z dużą ilością amunicji, skoro sobie pozwolił na takie pukanie. I to nie jednym rodzajem broni, ewentualnie gości jest dwóch, a może i więcej. Cześć, Zed. Kij baseballowy zawsze jest niezawodny, ale broń palna jest zdecydowanie lepsza. Dlaczego mi tak spodobało się DayZ? Dlatego, że tutaj zawartość tej gry, wartość tej gry tworzą sami gracze. Możesz przeżyć wiele różnorakich przygód za każdym razem. Za każdym razem innych. Za każdym razem możesz spotkać ludzi fajnych, w porządku. Możesz spotkać porąbańców. Częściej spotyka się porąbańców. Dużo zależy od ciebie i bardzo ta gra uczy zwracania uwagi na szczegóły. Tutaj można zginąć z tysiąca różnych powodów. Ja na przykład, grając w nią od niedawna, tu się schowałem przed kimś, grając z nią od niedawna, najczęściej ginąłem albo z powodu wirusa, który mnie dopadł, albo z powodu zakażenia, albo z powodu upływu krwi, albo z głodu. Zastrzelony zostałem również kilka razy, ale to norma w świecie po apokalipsie. Cały czas czuję się tutaj, powtórzę to, jak zwierzyna łowna, dlatego że niebezpieczeństwo czeka z każdej strony. A ja od razu z góry, jako początkujący gracz, jestem, można powiedzieć, bez szans. Zobaczcie na te moje gustowne, gumowe, chirurgiczne rękawiczki na rączkach. To jest też konkretny powód, dlaczego je noszę. Otóż nie mając rękawiczek na rączkach, jeżeli upaćkam się krwią z zombiaka, albo upaćkam ręce w jakiejś krwi oprawianej zwierzyny, potem jedząc przenoszę zarazki do ust i z tego powodu awatar mój również może umrzeć. Bardzo mi się podoba o rozbudowanie tej gry, o takie szczegóły. Można się przeziębić, ale jak będę brał wzmacniające lekarstwa... No tak, jak tak zjeżdża się po drabinie, to rękawiczki się niszczą. Jak będę brał lekarstwa wzmacniające, mam szansę uniknąć choroby albo łagodnie ją przejść. No, tutaj na tych noszach ktoś nie uniknął choroby. DayZ również bardzo dobrze pokazuje to, jacy ludzie mogą być w czasie takim jak tutaj, w czasie apokalipsy, w czasie upadku wszystkiego. Patrzcie na to. Gość chciał strzelać, ale miał nieprzeładowaną broń, ja natomiast nie mam żadnej broni. Ja tu do niego krzyczałem, żeby nie strzelał. Tak na marginesie. Zastanawiam się, dlaczego nie nagrał się mój głos. Jeszcze tego nie opanowałem. No ale gość mnie zabił zupełnie bez powodu. I zaczynamy od początku na goło. Wielką wartością tej gry są właśnie ludzie. Wartością i przekleństwem. Niektórzy naprawdę zachowują się jak psychole. O, młotek. Niektórzy naprawdę zachowują się jak psychole, ale można spotkać ludzi bardzo pomocnych, przyjacielskich. Słyszycie te muchy? Wiecie, do czego one przylatują. Tam zobaczyłem gracza. Nie, to zombie. Ale zobaczyłem, że ma plecak. A plecak mi jest potrzebny. Tutaj w tej grze nie ma żadnych ułatwień. Nie ma automatycznej mapki z pokazaną pozycją. Trzeba znać się na
mapie, na kompasie trzeba wiedzieć, gdzie się jest. Gdy zapada noc, nie mamy światła, to jest czarne w dupie. Chyba że jest księżycowa noc. Nie ma żadnych niepotrzebnych ułatwień. To jest właśnie to, co mi się bardzo w tej grze podoba. Ta gra jest takim również współczesnym Baggerfallem, tak jak kiedyś Daggerfall. Ma bardzo wiele błędów, o których za chwilę powiemy, ale zobaczcie. Tam zobaczyłem, że do tego domu naprzeciwko wbiegł gracz. Inny gracz. Zdążyłem zobaczyć, że nie miał przy sobie sprzętu, nie miał prawdopodobnie broni żadnej. Ja tutaj, oczywiście to się nie nagrało, muszę zobaczyć, jak to nagrywasz ten głos gry. Ja tutaj go wołałem, on mnie słyszał. Powiedziałem mu, że widzę go w oknie i żeby wychodził, bo nic mu nie grozi. I on zdecydował się do mnie podejść. Zobaczył, że mam młot w ręku. Zaraz podniesie rękę i da znać, że w ten sposób nie chce ze mną walczyć i odchodzi. Pewnie był zdziwiony, że go nie zabiłem. A tutaj leżą steki z człowieka. Tutaj tego gościa spotkałem chwilę potem. Wyglądał na zagubionego. Podszedłem do niego i spytałem się go, gdzie idzie, ale facet prawdopodobnie nie miał mikrofonu. Pokazałem mu kierunek do dużego miasta, z którego przyszedłem. Powiedziałem mu, że może tam znaleźć dużo lutu, gdyż tutaj te okoliczne domy już zostały przeze mnie przeszukane. I pobiegłem dalej. Tutaj się coś musiało dziać jakiś czas temu. Bardzo dużo much. W tej grze ludzie są bezkarni. Możesz robić, co ci się żywnie podoba. I to jest właśnie niepokojące, jak wiele osób prowadzi tutaj naprawdę złe, straszne i straszne życie. No, pan milicjant mnie zaatakował. Zombie. To jest przerażające, ale na szczęście można spotkać, tak jak wspominałem, ludzi, którzy potrafią się zorganizować, ludzi, którzy chcą współpracować, którzy są pomocni dla innych. Ja takich ludzi spotkałem. Już to było po tym, jak nagrywałem materiał do tego filmu, spotkałem grupę Australijczyków, którzy po prostu bez żadnego problemu obdarowali mnie bronią, amunicją, spytali się, czy do nich bym nie dołączył. I mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym ponownie przeżyję z nimi jakąś fajną przygodę. To jest... No tutaj miałem troszeczkę problemów, bo parę zombiaków podskoczyło, a tutaj wpadł gracz ze zombiakami, który zobaczył mnie wkurzonego po walce. No ale tam ktoś zaczął strzelać. W każdym razie naprawdę czułem się tutaj jak zwierzę. Zwierzę naganiane w pułapkę. Trochę nie zazdroszczę rzeczywiście tym zwierzętom, na które poluje się w naszych lasach. Chciałbym, wracając do tematów myśliwskich, gdyby to nie łączyło się z tą całą otoczką, ja chciałbym zdobyć uprawnienia myśliwego, chciałbym zdobyć umiejętności myśliwego, ale właśnie wyłącznie w celu, żeby w razie czego w prawidłowy sposób potrafić zapewnić jedzenie sobie i swoim najbliższym. Tylko i wyłącznie dlatego nie odczuwałbym chyba raczej potrzeby jeżdżenia na polowania od tak sobie. Z okazji świętego Huberta, czy Dnia Świętego Huberta, czy jakichś innych tego typu okoliczności. Polowanie kojarzy mi się wyłącznie ze zdobywaniem jedzenia, z niczym innym. Nie podoba mi się również to, co się dzieje w związku z szeroko pojętym myśliwstwem w Polsce, z łowiectwem. To, że
coraz większe uprawnienia daje się myśliwym, uprawnienia, które stają się niebezpieczne dla osób postronnych w związku z tym, że wśród myśliwych jest niestety wiele osób nie podchodzących poważnie do tego, czym się zajmują. Wiele osób zupełnie przypadkowych i no po prostu wiele osób, które bardzo często są pijane w trakcie polowań. No taka jest prawda. Usłyszałem tutaj przed chwilą ryk. Ryk, który znam z gry, którą widzieliście na samym początku. The Hunter, Call of the Wild. Usłyszałem bowiem ryk jelenia. No i tutaj wracamy do sprawy polowania, ale cały czas jestem czujny, żeby nie dostać jakiegoś headshota od źle nastawionego do rzeczywistości gracza. Idziemy po jelonka. Gra jest pełna błędów. Oczywiście, gra się tnie. Gra potrafi się wywalić. Gra jest czasami niedopracowana. Są glitche, jakieś graficzne błędy. Ale grywalność jest na poziomie plus 1000. Plus 1000 do grywalności. To są najlepsze czasy przypomniane przez tą grę, najlepsze czasy gier, których liczyła się przede wszystkim grywalność. Chociaż tutaj forma, zobaczcie na te krajobrazy, też jest rewelacyjna. Tam się coś dzieje, a tutaj ambona, a propos myśliwych. Wchodzę na ambonę, bo czasami na ambonie można znaleźć jakiś sztucer albo amunicję. Tutaj znalazłem zaledwie lornetkę. I popierdzielamy dalej. Ta gra polega na skradaniu się, poruszaniu się, nasłuchiwaniu, obserwowaniu okolicy. Czasami podczas sesji nie spotkam żadnego człowieka. Ale czasami można spotkać jelenia. Tu jest gruby klimat, bo zaniedbałem jedzenie, a mam tylko jabłuszko. Nie, coś tam jeszcze mam. Zjemy jabłko. Od razu wzrasta poziom pożywienia w moim żołądku. Załadowałem nabój do mojego bardzo prostego karabinu. Nie mam raczej szans z tą bronią w starciu z człowiekiem, ale tu liczyłem na to, że upoluję tego jelenia i będę mógł go jakoś zjeść. Zobaczcie, spada mi temperatura. Na jednej z tych ikonek w środku widać, że spadła mi temperatura. Zaczynam szczękać zębami mój awatar. A to dlatego, że jestem dość wysoko i jestem lekko ubrany. To również ta gra. To są takie szczegóły. Jest jeleń. I chyba wstyd przyznać, ale nie trafiłem. Generalnie jakby nie przejął się moim strzałem. Ale chciałem go dogonić. Zobaczyć, czy jest gdzieś krew, ale niestety zwiał zbyt szybko, a ja byłem już osłabiony. Byłem po prostu głodny. Muszę szybko coś zjeść. No i szamiemy. Otwieram sobie puszkę. Tu nawet są takie szczegóły, że nie mogę po prostu zjeść jedzenia z puszki. Trzeba tą puszkę najpierw otworzyć. Jak się nie ma czym otworzyć, to Houston, mamy problem. Uwielbiam to w tej grze. Ale niestety stało się. Ta ikonka pierwsza z lewej oznacza wirusa. Zaraziłem się prawdopodobnie w czasie walki z zombiakiem. Liczyłem na to, że uda mi się przeczekać
Nie chciałem się przemoczyć z racji tego, że jestem już chory. I chciałem przeczekać tą burzę w chatce. Ale tu dopadło mnie już poważne. Dopadły mnie poważne problemy. Wyżegałem po prostu wszystko to, co miałem. Było ciężko. Postanowiłem tu odpocząć i po cichutku odejść z tego świata. No powiedzcie, czyż ta gra nie ma klimatu? Pewnie zdążyliście zauważyć, nie przetrwałem tamtej burzy w tej chacie. Padłem. Tutaj wszystko trzeba zaczynać od początku. Popatrzcie sobie na te krawe klimaty, a ja wrócę jeszcze do tematu łowiectwa i myśliwych, żebyście mnie jasno zrozumieli. Nie mam najmniejszego problemu z tym, że ktoś jest myśliwym. Wśród myśliwych są również ludzie w porządku, jak również są i taborety. No niestety, tak jest w każdym środowisku. Niestety, zawsze bardziej widoczni są ci, którzy robią siarę jakąś. Dlatego myśliwi mają tak kiepską prasę. Chyba tylko nie u rolników. No, tu podbiegł do mnie jakiś gracz i powiedział mi, że czemu pomogę, bo próbuję odzyskać swój sprzęt. O, coś tam. Jakiś gościu prawdopodobnie, nie wiem, z Pakistanu czy z Indii. Follow me, powiedział, no ale ja nie miałem przy sobie nic, żadnego sprzętu i właśnie mu to powiedziałem. Ale chciałem zobaczyć, jak on sobie poradzi z sytuacją. No i niestety wszedłem na minę, zaraz to zobaczycie. Tam zostałem otoczony przez zombiaki i generalnie rozwalony. A wracając jeszcze do myśliwych. To są na pewno bardzo potrzebne umiejętności. Umiejętność polowania to jest jedna sprawa, strzelania to jest jeszcze jedna. Umiejętność oprawiania zwierzyny. To jest bardzo ważna sprawa po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Żeby dobrze uprawić zwierzę, żeby się nie zatruć. Żeby nie zjeść czegoś, czego nie powinniśmy zjeść. To są na pewno ważne umiejętności i myśliwi mają taką przewagę, tą przewagę, że w ewentualnie trudnych czasach, które mogą kiedyś nadejść, ewentualnie w sytuacji jakiejś nieprzewidzianej, na pewno są zdolni bardziej sobie poradzić i bardziej zadbać o wyżywienie siebie i swoich najbliższych niż przeciętny człowiek, który żywi się idąc z koszykiem do marketu. To jest pozytywna strona łowiectwa. Zaczęło się. To będzie bardzo brutalne. Jestem w ogóle fanem Walking Dead i to jest właśnie ten klimat. Aż boli, nie? Tak. I zaczynamy znowu. I teraz ta postać, którą widzicie na ekranie, to jest postać, która nadal żyje, którą udało mi się przetrwać. Jest to dziewczyna. Jestem nawet całkiem sympatyczny z wyglądu. No, tutaj się prawie posrałem ze strachu.
I znowu walka o przetrwanie. Ale mam klucz do kół. I będę miał plecak. Powiem wam, że dawno nie miałem styczności z tak grywalną grą. Muszę wam powiedzieć, że nawet zacząłem zazdrościć troszeczkę tym, którzy żyją z tego, że grają w gry. Dlatego, że dzięki tej grze, dzięki DayZ, przypomniałem sobie, jaki to może być fun. Oczywiście są gry fajne, jak Wiedźmin 3, czy jak Red Dead Redemption 2. No, ale dawno nie grałem w coś tak grywalnego jak DayZ. Przede wszystkim, zobaczcie, jakie to musi być grywalne, skoro przymykam oczy na wszystkie błędy tej gry. A jest ich naprawdę odpyty. Ale przygoda, jaką tutaj można przeżyć, rekompensuje wszystko. Nieprzewidywalność tutaj jest niesamowita. Tu naprawdę każdy początek gry może być zupełnie... To może być zupełnie coś innego. Patrzcie, to jest fajny klimat. Czernogórska. I tutaj wchodzimy w takie typowo poradzieckie miasto. Grób bohatera, obok krzyż prawosławny, a tu grób jakiegoś czerwonoarmisty. Tu tablica poświęcona poległym w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No klimaty po prostu rewelacyjne. W ogóle gra jest oparta na silniku, jeśli się nie mylę, Army 3, która początek swój miała w starych grach jeszcze, jak one się nazywały? Takiej czeskiej firmy Bohemia Studio. Jak to się nazywało, co oni zrobili, już zapomniałem. Pamiętam, że kiedyś w to grałem. Też strzelanka taka bardziej skomplikowana, wojskowa. No, gruszeczka, którą gryziemy bez śladów. Tą dziewczyną udało mi się trafić do szpitala w Błolnicu i tam zaopatrzyłem się w mnóstwo medykamentów. Problem w tym, że nie posiadałem żadnej broni ani amunicji, tylko klucz do kół, chyba nóż i to wszystko. Ale właśnie chyba z godzinę po tym, jak to nagrywałem, patrzcie, jaka fajna cerkiew, z godzinę po tym, jak to nagrywałem, spotkałem tych wspaniałych gości, angielskojęzycznych gości, prawdopodobnie jeden z nich jest na pewno Australijczykiem i oni poratowali mnie bronią, ja im dałem trochę jedzenia, trochę medykamentów i ruszyliśmy dalej, razem. Przygoda, która będzie trwać, mam nadzieję. Bardzo się w to wkręciłem i zastanawiam się, jak zorganizować teraz to, żeby poprawnie nagrywać tą grę. Żeby było słychać wszystko, słychać mój dźwięk, to co ja mówię w trakcie gry, a nie tylko teraz voiceoverem. Mam nadzieję, że to uda mi się wszystko zorganizować. Mam nadzieję, że nauczę się tego wszystkiego. Bo warto. Słuchajcie, zapraszam wszystkich, którzy chcieliby pograć w tą grę w DayZ. Na pewno warto, nie zastanawiajcie się i nie zrażajcie się tymi informacjami o błędach w tej grze. Myślę, że nie będziecie żałować. Do zobaczenia w tym strasznym świecie apokalipsy.